Kamil, jutro twoja druga tegoroczna zawodowa walka, znowu z Polakiem, tym razem weteranem, jeśli chodzi o boks amatorski, przede wszystkim Krzysztofem Rogowskim. Jak forma? No dobrze, myślę, że bardzo dobrze forma, że bo teraz nasze źródło formy na pewno będzie. Czujesz, że będziesz czyścił całe podwórko polskie w tej twojej kategorii wagowej? Nie, mam taką nadzieję, ale nie, no nie, nie może nie to, że czyścić, no po prostu ja chcę być najlepszy w tej wadze i będę robił wszystko, żeby być najlepszym, nie tylko w tej wadze, może kiedyś wyższej, bo myślę, że w niższej, ale wyższej, no zobaczymy, czas pokaże. Jakie wnioski wyciągnąłeś po ostatniej walce z Krzyśkiem Cieślakiem? No to poprawiłem sobie parę błędów, na pewno z lewą rękę, bo spuszczałem ją po lewym ciosie, jak biłem lewy prosty, to jakiś tam nawyk może z amatorskiego właśnie, bo może bo bokson, nie wiem. No trochę błędów poprawione z Piotkiem, żeśmy cały czas trenowali, żeby to zmienić. No i co, trenujemy mocno i jutro walczymy. A jaka taktyka będzie przeciwko Rogowskiemu? To jest pięściarz znany z tego, że on jest niewygodny, zna dużo sztuczek, często przetrzymuje, potrafi sprawić, że męczysz się z nim w ringu. Ja powiem tak, my żeśmy razem boksowali na polskim, na amatorskim boksie, żeśmy razem boksowali, ja wygrywałem walki, on wygrywał walki, słusznie, niesłusznie, różnie to można powiedzieć, no ale no, będzie na pewno dobra walka, no. Krzysztof jest dobrym zawodnikiem, jest na pewno no, jednym chyba z najsilniejszych zawodników, jakim boksowałem, z największym uderzeniem to na pewno, więc no, trzeba uważać na te ciosy i trzeba będzie boksować z głową po prostu. Właśnie, na co zwracał ci uwagę Piotr Wilczewski przed tym pojedynkiem, żeby nie wdawać się w nim w przepychanki, w półdystansie? Nie, po prostu powiedział, żebym tą lewą rękę, bo jak będę uderzał lewy prosty, to żeby ona cofała i że będzie wszystko dobrze, żebym boksował. Jak będzie trzeba pójść do przodu, to pójdę do przodu, jak będzie trzeba pójść do tyłu, to pójdę do tyłu. Więc no, to wszystko okaże się w ringu, nie? Widziałeś jakieś walki Rogowskiego w czasach zawodowych? Zmienił się od amatorki? Nie, nie oglądałem, szczerze. Może to mój błąd, nie wiem, no ale no zobaczymy. To, może widziałem tam jedną rundę. Ale no, boksuje tak samo, myślę, że tak podobnie, że nic się nie zmieniło. Wiekowo jest trochę za mnie starszy i w ogóle, więc no. Młodsi zawodnicy szybciej się uczą, już ci starsi troszeczkę już wolniej, więc no. No zobaczymy w ringu, jak to będzie.